Władysław Ludwik Anczyc, księżniczka Głogu. W VII Królestwie za krainą Wasy Zgutów panował król Prawko. Państwo jego było niewielkie, ale za to naród bitny i wojowniczy. Król miał syna, młodzieńca odważnego i chciwego przygód, który od dziecinnych lat wprawiał się w robienie mieczem i kopią. Dosiadał i ujeżdżał najdziksze konie i był najwaleczniejszym ze wszystkich rycerzy w całym państwie. Ile razy, jaki nieprzyjaciel poważył się wtargnąć w granice państwa, królewicz Achum stawał na czele rycerstwa i pobiwszy wrogów na głowę, wypędzał ich z kraju, a nieraz wtargnąwszy do państwa nieprzyjacielskiego, srodze je pustoszył. Jednego dnia, gdy właśnie powrócił ze zwycięskiej wyprawy, która go nową chwałą okryła i królowi bogate składał łupy, rzekł mu ojciec: cieszy mnie, drogi Achumie, żeś znowu odniósł zwycięstwa. Cieszy mnie ta bogata zdobycz, którą zyskałeś na nieprzyjacielu, ale pomimo to nie doznaję prawdziwej radości. Wtedy dopiero byłbym szczęśliwy, gdybyś się ożenił, gdybym przed śmiercią wiedział o tym, że nie tylko walecznego następcę, ale dobrego męża i ojca zostawiam mojemu narodowi. Ojcze mój i królu, odpowiadał królewicz, nie mam chęci się żenić, bo żadna z księżniczek sąsiednich nie podoba mi się. Ja chcę takiej żony, która by pięknością i cnotami przewyższała wszystkie królewny na całej kuli ziemskiej, tak jak ja przewyższam wszystkich królewiczów męstwem i odwagą. A więc odmawiasz mi, mój synu, największej pociechy, takiej księżniczki, jaką pragniesz zaślubić, nie ma na całym świecie. I król Prawko westchnął głęboko, a łza stoczyła się po jego sędziwej twarzy. Wtem jeden z mędrców otaczających tron królewski, skłoniwszy się monarsze, rzekł: miłościwy panie, taka królewna, jaką sobie książę Achum życzy pojąć za żonę, jest na świecie. Zdobią ją wszystkie cnoty obok nieporównanej piękności. Jestem pewny, że gdyby ją królewicz zobaczył, błagałby cię, potężny panie, ażebyś mu pozwolił ją zaślubić. Gdzież ona jest? Zapytał wzruszony królewicz. Aż w VII Królestwie, za 10 rzeką, nad południowym morzem, odpowiedział mędrzec. Ojcze i królu, pozwól, ażebym tam pojechał i obejrzał tę cudowną księżniczkę. Na próżno byś trudził się, waleczny królewiczu, rzekł mędrzec. Księżniczka, o której mówię, od 100 lat blisko śpi w snem zaczarowanym wraz z dostojnymi swymi rodzicami i całym dworem. Zamek ich otacza nieprzebyty żywopłot Głogu. Wielu dostojnych książąt, królewiczów i panów starało się go przebyć, ale uplątani w gałęzie Głogu popadli w moc czarów i spoczywają snem ujęci. I ty, królewiczu, gdybyś się odważył przebyć ten płot, uległbyś temu samemu losowi. Niewidzialne duchy strzegą przystępu do księżniczki Głogu. Nigdy na to nie pozwolę, żebyś narażał swe życie na nieuniknione niebezpieczeństwo, zawołał król Prawko. A ty, nieszczęsny, dodał, zwracając się do mędrca, nie powinieneś był o tym wspominać. Najmiłościwszy królu, odpowiedział uczony, przebacz mi, lecz ponieważ widziałem łzy w twoich oczach, nie mogłem się powstrzymać od wyznania, że jest na świecie królewna godna ręki twojego syna. Szkoda tylko, że jej królewicz zaślubić nie może. Dosyć z tym, rzekł król. Zabraniam ci wspominać o zaczarowanej królewnie, a tobie, mój synu, o niej myśleć. Ojcze mój, ja muszę ją widzieć, zawołał królewicz z zapałem. Dziś jeszcze wyprawię się do VII Królestwa. Nigdy na to nie pozwolę, rzekł król. A więc bez twego pozwolenia, mój królu, wyruszam w drogę, odrzekł zuchwały książę.
Niechaj księcia Auhama zaprowadzą do warowni nadmorskiej i niech go pilnują, ażeby się krokiem z niej nie wydalił. Będziesz tam uwięziony, synu mój, dopóki mi nie przyrzekniesz, że zaniechasz wyprawy po zaczarowaną królewnę. Królewicz nic nie odrzekł, lecz udał się za dowódcą straży pałacowej, który go zaprowadził do warownego więzienia. Ale nazajutrz z rana, gdy gubernator fortecy przyszedł dostojnego więźnia zapytać, co by sobie życzył mieć na śniadanie, królewicza nie znalazł. Zniknął on, a z nim jego ulubiony koń, na którym odbywał wyprawy wojenne. Przerażony gubernator nie śmiał o tym donieść królowi, lękając się, aby go śmiercią nie ukarano. Król prawko, kiedy niekiedy posyłał do syna, aby się dowiedzieć, czy wyrzekł się zamiaru zaślubienia księżniczki Głogu, lecz zawsze odbierał od gubernatora odpowiedź, że królewicz uporczywie obstaje przy swoim zamyśle. Tymczasem młody rycerz, wymknąwszy się w nocy z więzienia i dosiadłszy ulubionego konia, wędrował do Siódmego Królestwa. Po drodze nieraz zastępowali mu rycerze, napadali zbójcy, lecz królewicz zwyciężał wszystkich. Zbójców zabijał, a z pokonanych rycerzy utworzył sobie wspaniały orszak. Na koniec, po 7 miesiącach podróży, przybył do Siódmego Królestwa. Mieszkańcy nie umieli mu nic powiedzieć o księżniczce Głogu, ale wskazali mu miejsce, gdzie wznosił się olbrzymi, bo na 60 sążni wysoki żywopłot, jakoby mur z Głogu. Królewicz objechał dookoła, ale nigdzie nie znalazł wejścia. Tu i ówdzie tylko widział rycerzy konnych i zbrojnych, zawieszonych pomiędzy gęstymi gałęziami, bladych, bez ruchu, jakoby od dawna pomarłych. Niezatrwożony jednak tym widokiem dobył miecza i podniósłszy go w górę, już zamierzał rąbać żywopłot, gdy nagle ujrzał przed sobą dziwne zjawisko. Niby dziecinę z motylimi skrzydełkami, w powiewnych szatach, trzymającą w ręku złotą laseczkę. Wstrzymaj się, waleczny Ahumie, bo zginiesz. Ja jestem geniuszem snu, który z rozkazu potężnej wieszczki Altruny uśpiłam przed 100 laty księżniczkę Głogu. Zatrzymaj się, dopóki słońce nie dosięgnie południa, a wówczas bez niebezpieczeństwa możesz się zbliżyć do głogowej ściany, możesz śmiało przebyć komnaty zamkowe i użyć serdecznej rosy do zbudzenia uśpionej. I to rzekłszy, zjawisko zniknęło w promieniach porannego słońca. Królewicz, chociaż pragnął jak najprędzej dostać się do zamku, usłuchał życzliwej rady geniusza i rozsiodławszy konia, puścił go na trawę, a sam położył się obok niego. Kiedy na koniec słońce dosięgło najwyższego punktu na niebie, Ahum osiodłał wiernego rumaka, wsiadł na niego i zdobytym mieczem poskoczył ku ścianie głogowej. Ale zaledwie się zbliżył, gdy żywopłot sam się roztworzył, pozostawiając mu wolne przejście. Książę Ahum znalazł się przed bramami zamku. Dokoła stało wielu konnych i pieszych rycerzy, ale wszyscy mieli oczy zamknięte i byli nieruchomi, jakoby marmurowe posągi. Zsiadłszy z konia, pieszo przeszedł bramę. Spoczywał w niej rycerz zbrojny, wsparty na mieczu. Dalej było mnóstwo innych rycerzy i dworzan pogrążonych we śnie. Na próżno królewicz wstrząsał ich z całej siły, chcąc obudzić którego i dowiedzieć się, gdzie znajdowała się księżniczka Głogu. Rycerze spali jak zabici. Kilku nawet szarpniętych gwałtownie przewróciło się, ale mimo to żaden się nie przebudził. Strapiony królewicz przebiegł schody. Na ich wierzchu ujrzał dostojną królewską parę, która zdawała się chcieć schodzić, a jednak była nieruchoma, jakby wykuta z marmuru. Ahum pocałował w rękę królowę i króla, lecz nie dali oni najmniejszego znaku życia. Królewicz nie wiedział, co począć, gdy wtem spostrzegł z daleka złociste łoże,
a na nim spoczywającą księżniczkę Głogu. W kilku podskokach już był przy niej i długo stał zachwycony. Długo stał tak nieporównanymi wdziękami nadobnej królewny, po czym nieśmiało ujął ją za rączkę i począł lekko wstrząsać, ale księżniczka nie czuła wcale jego dotknięcia i pomimo ponawianych coraz mocniejszych wstrząśnień, sen trzymał ją w swoich objęciach, oczy były zamknięte, lekki tylko oddech okazywał, że nie umarła. Królewicz przypomniał sobie, co mu powiedział geniusz, ale na próżno rozglądał się dokoła, nigdzie go dostrzec nie mógł, więc srogim, przejęty żalem, nachylił się nad martwą twarzyczką królewny i zawołał ze łzami. O przecudna księżniczko, dlaczegoż cię poznałem, gdy nie mogę wyrwać cię ze snu czarodziejskiego? O jakże jestem nieszczęśliwy! Czemuż raczej nie zostałem zabity przez rozbójników na drodze? Stokroć wolałbym cię nie oglądać, aniżeli widzieć w tak okropnym stanie. Bywaj mi zdrowa, bywaj zdrowa na wieki. I perlista łza, stoczywszy się po licach królewicza, padła na twarz księżniczki. Ale zaledwie dotknęła się jej czoła, gdy nagle księżniczka otworzyła oczy, a rumieniec ożywił martwe oblicze i westchnęła głęboko. Łza królewicza była tą rosą serdeczną, mającą moc zbudzenia uśpionej. Królewna ze zdziwieniem ujrzała klęczącego u stóp łoża młodzieńca i zapytała go: kto jesteś, panie? Ahum opowiedział jej, jakim sposobem dostał się do zamku, w którym od 100 lat sen grobowy panował, jak dziwnym przypadkiem łzą własną zbudził ją. Tymczasem w całym zamku powstała wielka wrzawa, brzęk oręży, trzaskanie drzwi i wesołe okrzyki. Wszyscy uśpieni nagle się zbudzili. Jeszcze królewicz zachwycony klęczał nad księżniczką Głogu, trzymając ją za rękę, gdy zbliżyli się dostojni jej rodzice. Ojcze, matko, to mój, to wasz wybawca, zawołała księżniczka. Ktokolwiek jesteś, rycerzu, rzekł król, chociażbyś był synem najlichszego żebraka, daję ci żonę tę, którąś nam powrócił, a w posagu całe moje królestwo. Miłościwy królu, odrzekł młodzieniec powstający z ziemi, nie jestem ja synem żebraka, ale księciem Ahumem, synem potężnego króla Prawka. Król, poznawszy młodego księcia, ucieszył się niezmiernie, że mu Pan Bóg tak walecznego zesłał zięcia. Oboje uściskali go serdecznie, a dwór zgromadzony dokoła wołał radośnie: niech żyje królewna i wybawca, jej książę Ahum! Tymczasem liczni goście, których sen w bramie i na dziedzińcu zamkowym zaskoczył, nie wiedzący wcale, że przez 100 lat pogrążeni byli w uśpieniu, poczęli zapełniać komnaty królewskie. Wnet wysłano świetne poselstwo do króla Prawka, który z orszakiem najdostojniejszych panów i dam przybył ze swego państwa na obchód weselny swego syna. Ślub odbył się w kaplicy zamkowej, a potem przez cały miesiąc trwały uroczystości, bale, uczty i iluminacje. W całym królestwie panowała radość niezmierna, a młodzi małżonkowie zasiedli na tronie królewskim. Koniec.